Wielkie projekty budowlane z małego umysłu. Jak Łukaszenka podłożył bombę atomową pod białoruską gospodarkę? Niedawno minister gospodarki Łukaszenki Aleksander Czerwiakow powiedział, że opracowano 7 projektów strategicznych, które mają zmienić strukturę białoruskiej gospodarki. Wśród proponowanych projektów znajdują się budowa nowej celulozowni, utworzenie przetwórstwa bazaltu i opracowanie samolotu wspólnie z Rosją. Jednak prawdopodobnie najbardziej ambitnym spośród ogłoszonych projektów jest budowa drugiej elektrowni jądrowej na Białorusi. Może za tą pierwszą Łukaszenkę już zapłacił? Może elektrownia w Ostrowcu, ta pierwsza, pokazała już swoją efektywność ekonomiczną i korzyść dla kraju? Właśnie, że nie bardzo. Wszystko dzieje się dokładnie odwrotnie. Długi. Jakie nałożył na nas Łukaszenka za swoje marzenia o władzy nuklearnej, wynoszą 10 miliardów dolarów. Oznacza to, że na każdego mieszkańca Białorusi przypada ponad 1000 dolarów długu bez odsetek. Wliczając niemowląt, urodziłeś się na Białorusi i od samego urodzenia już jesteś coś winny Rosji. To właśnie jest taki dziecięcy kapitał. We władzy nuklearnej Łukaszenki. Co więcej, Łukaszenka nawet jeszcze nie zaczął spłacać swoich długów wobec Rosji za białoruską elektrowną jądrową, tą pierwszą. Zamiast tego może obciążyć kraj kolejnym dziesięciomiliardowym miliardowym lub nawet więcej nowym długiem na nową elektrownię jądrową. A on na to zupełnie nie ma pieniędzy. W takim stopniu nie ma, że pewnego dnia Łukaszenka zaczął mówić o niedotrzymaniu terminu przez Rosatom, rosyjską spółką, w uruchomieniu białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu i w związku z tym o potrzebie rekompensaty. Tymczasem coraz bliżej jest kwiecień 2024 roku, na który Rosja przesunęła, już przesunęła, rozpoczęcie spłat długu za białoruską elektrownią jądrową. Bez odsetek oznaczałoby to, że musi szukać już ponad 650 milionów dolarów płatności w pierwszym roku, biorąc pod uwagę, że kredyt jest na 15 lat. Gdzie ich szukać, gdy ich nie ma? a jednocześnie Łukaszenka jest gotowy zaangażować się w kolejny wielki projekt budowlany przez swój bardzo mały umysł. Szalenstwo projektu dyktatora i jego otoczenie jest niesamowite. Jakkolwiek na to spojrzeć, po pierwsze, bezpieczeństwo. Pierwsza elektrownia została powodowana z licznymi naruszeniami i incydentami. Wśród incydentów był upadek zbiornika reaktora jądrowego, pierwszego bloku energetycznego podczas instalacji w 2016 roku. W 2020 roku uszkodzony został awaryjny układ chłodzenia systemu. W 2022 roku odkryta Pęknięcia w górnych szwach zbiornika reaktora pierwszego bloku. I to tylko to, co nam wiadomo. Białoruska elektrownia jądrowa stwarza realne zagrożenie dla Białorusi, dla naszych obywateli, a także dla naszych sąsiadów. Oznacza to, że Łukaszenka podłożył już bombę atomową o opóźnionym działaniu na zachodzie Białorusi, a teraz zamierza podłożyć tę samą na wschodzie. Planują budowę nowej elektrowni jądrowej w obwodzie Mochelewskim. Drugim aspektem jest celowość ekonomiczna. Z ekonomicznego punktu widzenia, nawet pierwsza elektrownia jądrowa miała sens tylko wtedy, gdy znaczna część energii elektrycznej była sprzedawana do krajów bałtyckich, do Unii Europejskiej. Ale sam Łukaszenka położył kres tym planom. Z kolei sama Białoruś nie potrzebuje tyle energii, ile produkuje i może wyprodukować elektrownię jądrową Ostrowiec. Pierwsza elektrownia przy dwóch działających blokach energetycznych, rynek krajowy po prostu nie jest w stanie skonsumować całego wolumenu energii elektrycznej i nie ma gdzie tego wyeksportować. Oznacza to, że nie trzeba nawet mówić o okresie zwrotów kosztów wielkiej budowy Łukaszenki. Zdaniem ekspertów, produkcja nieodebranej energii w nowej elektrowni jądrowej może wynosić około 90%. Kiedy światowe ceny gazu były szalenie wysokie, Białoruś kupowała ten sam gaz od Rosji, ale teraz, gdy ceny węglio-wodorodów znacznie spadły, przychodzimy z tańszych źródeł energii na energię jądrową, aby zadowolić naszych sąsiadów ze wschodu. Łukaszenka skutecznie przyniósł nas z rosyjskiej igły naftowo-gazowej na tę samą rosyjską, ale nuklearną igłę. Nie ma ruchu w stronę niezależności energetycznej, a tylko pogłębianie, a jednocześnie podłożenie rosyjskiej bomby atomowej pod naszą gospodarką, pod cały kraj. Istnieje tylko kilka zrozumiałych wyjaśnień dotyczących budowy drugiej elektrowni jądrowej. Pierwszym tradycyjnym i oczywistym jest korupcja. Łukaszenka i jego świta najwyraźniej są w spółce z rosyjskimi korporacjami państwowymi i urzędnikami, ponieważ są oni tak gorliwie gotowi forsować projekty, oczywiście nieudany i ekonomicznie niewykonalny. Drugim powodem jest to, że Rosja potrzebuje elektrowni jądrowej jako narzędzie nacisku, budowania zagrożenia militarnego wobec Europy, jako narzędzie szantażu zachodnich sąsiadów, a także umacniania kontroli nad Białorusią. A Łukaszenka jest w tym przypadku jedynie posłusznym wykonawcą woli swoich kremlowskich władców.